Siemaneczko gałgany i inne waćpany, zapewniam, że dzisiaj nie jestem naćpany, z tej strony Pupunga przez duże P. A ze mną jest Wapi. Widziałem w komentarzach, że byliście ciekawi, jak zbudowany jest Wapi. Dlatego postanowiłem nagrać materiał, jak on jest zbudowany. Wszystkie elementy wyświetlają się na ekranie. Co do ręki, to wszystko jedno, czy ma być to throwing arm, czy ma być to zwykła ręka. To już jak kto tam woli, ale w moim przypadku jest to zwykła ręka i ręka throwing. Trzeba pamiętać o wisience na torcie, czyli beczułkę. Oczywiście jak ktoś ma inną beczułkę, to może dać inną, w moim przypadku to jest ta. Mam nadzieję, że Wapi wam się spodobał. Oczywiście zachęcam do tego, żebyście ocenili w komentarzach Wapiego, bo jestem bardzo ciekawy, czy podoba wam się to, jak on jest zbudowany. Okej, ziomeczki. W
takim razie ja się będę z wami żegnał, trzymajcie się i cześć!